Galeria Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazinkowskiej 7 w Warszawie zaprasza na wystawę. Witam Państwa, nazywam się Magda Fogt, jestem malarką. Tytuł wystawy to Rekonstelacje, taki słowotwór, który stworzyliśmy wspólnie z przyjacielem, bo... Nazwanie wystawy to jest zawsze jakiś problem. Dlatego, że kiedy maluje się obrazy, tak naprawdę słowa nie są ważne. W momencie, kiedy stykamy się z sytuacją wystawową i ym, perspektywą pokazania obrazów odbiorcom, trzeba użyć słów. Yy, I tu przyszedł mi z pomocą mój przyjaciel. Bardzo serdecznie mu za to dziękuję. Yy, konstelacje skojarzyły mu się z moimi obrazami. One wprawdzie nie, nie są o gwiazdach. Natomiast są o, o kamieniach, o jakichś ich, ich układach, a ponieważ tym moim poszukiwaniom artystycznym towarzyszy rekonstrukcja, recykling i mnóstwo słów na re związanych z ponownym użyciem, zastosowaniem po raz wtóry, stąd rekonstelacje. Używam takiej techniki, jaka jest mi w danym momencie potrzebna, a najczęściej wychodzi z tego kolaż, kolaż technik, kolaż środków, bo zaczynam najczęściej od obrazów akrylowo-olejnych, a potem one z czasem zaczynają mieć wklejki z papieru, dziury, zaczynam łączyć się ze sobą, także technika własna. Ten cykl, który tu prezentuję, a w zasadzie w ogóle moja praca od półtora roku inspirowana jest pejzażem i to bardzo konkretnym pejzażem, który zobaczyłam, któregoś pięknego dnia na wybrzeżu Włoch. To było zderzenie wody i kamieni. I od tego wszystko się zaczęło. Ja wychodząc z tego pejzażu na początku w dosyć wierny sposób, doszłam do takiego pejzażu, który dla mnie jest w zasadzie obrazem wewnętrznym, obrazem mnie samej. Natomiast, jakby ta inspiracja pejzażem jest bardzo istotna. W ogóle moje obrazy, niezależnie od tego, co przedstawiają, w efekcie mówią o tożsamości, bo to jest dla mnie chyba najbardziej istotne. Mnie nie interesuje publicystyka w sztuce, nie interesuje mnie komentarz do, do życia obecnego, do, do, do sytuacji politycznej. E, interesuje mnie człowiek jako taki, jego istota. Ja o tym są te obrazy. W tej chwili nastąpiła kumulacja i wystawy wysypały się jak z rękawa, jest jedna za drugą. Zapraszam Państwa serdecznie na kolejną, która będzie miała miejsce 30 stycznia w aptece sztuki o godzinie 18. Um, pokażę tam obrazy perforowane, czyli takie, których nie ma na tej wystawie. Chciałam, żeby te wystawy były w jakiś sposób spójne, ale jednak odrębne, dlatego trwające w tym samym momencie będą dla siebie jakimś dopełnieniem. Także bardzo proszę, jeżeli są Państwo zainteresowani, śledzić mój blog www.magdafogt.blogspot.pl Na bieżąco będę informować o nowych wystawach. Oprócz tego podjęłam studia, którymi się bardzo fascynuję. Jestem doktorantką na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i przeżywam prawdziwą przygodę. Moją wystawę mogą Państwo oglądać w Galerii Łazienkowska od 20 stycznia do 14 lutego. Serdecznie zapraszam. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem galeria mdk.podcasty.info. Podcast wspierany jest przez fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji, przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl Dziękujemy.